Framberg otrzymał prawa miejskie w 1359 roku, nadane przez syna króla Jana Luksemburczyka. Samo XIII-wieczne miasteczko zachowało swój unikalny charakter urbanistyczny i nazywane jest Morawskim Betlejem. Można również zauważyć z oddali doskonale zachowany układ Strambergu jako grodu. Znajdziemy tutaj ponad 80 wołoskich chat zrębowych z XVII i XVIII wieku, kręte i strome brukowane uliczki oraz kameralny pochyły rynek z barokowymi kamieniczkami, kościołem świętego Jana Nepomucena z XVII wieku, malowniczą fontanną w centrum oraz naturalnie mnóstwem piekarni i kawiarenek serwujących stramberskie uszy. Stramberskie ucho? Usi. Usi. W sumie to jakiś lokalny przysmak podobno. Tak, i legenda związana z nią. Mhm. Ale to opowiemy. Dokładnie. Miało to być coś rewelacyjnego, a tak prawdę mówią, to by nie ujęło. No, ale to nie tyle. Tak, pierniczek bardziej. Piernikowy rożek do lodów. Twardy. Idziemy w naszym. Stramberskie uszy to sławny produkt cukierniczy z lekkiego ciasta piernikowego w kształcie rożka, pieczony w mieście Stramberg i w okolicach. Legenda mówi, że tradycja pieczenia uszu zrodziła się na pamiątkę najazdu tatarskiego na okolice miasta w 1241 roku. Mieszkańcy Stramberga, ukryci na wzgórzu Kotołc, podczas ulewy wypuścili wodę ze stawów rybnych i tam, zatapiając w obóz wroga. Podczas przeszukiwania obozu Tatarów mieszkańcy mieli znaleźć worek wypełniony odciętymi uszami niewiernych, które miały być wysłane na dowód zwycięstwa tatarskiemu hanowi. Nad Strambergiem i całą okolicą góruje widoczna z daleka kamienna wieża Truba, tak zwana Rura, pozostałość po kamiennym zamku Strahlenberg, który kiedyś należał do zakonu templariuszy. Z jej szczytu roztacza się cudowny widok na okoliczne wzgórza, miejscowości w dolinach, cały Stramberg i niedalekie Beskidy. Samo miasteczko, pełne krętych uliczek, malowniczych domków i ciszy zaułków, jest niezwykle klimatyczne i swojskie, a to decyduje o jego wyjątkowym charakterze.
zamku będzie opowiedziane. Nie słychać, tu po prostu piździ. Pokonaliśmy chyba z 600 schodów, żeby się tu dostać, ale warto było. Całkiem ładne miasteczko tam. Stramberg. Kupowy gród. Tak. Właśnie za nami. Gdzie się odsuwasz? Żeby było widać, jak no, i tak widać. A my sobie teraz lecimy do jaskini. Szybka. Szybka czy szlipka? Szybka. Szybka? A mniej szasne. Jak do jakiejś jaskini w takim razie. No. Tu jest jakaś jaskinia, tak? Tak, tu jest jakaś jaskinia, podobno. Tak mówią. Chyba nie błaznie się, bo ludzie siedzą. My co z tego, niech siedzą, niech się patrzą, niech się uczą. Tak. No. Co se? Nie mogę se? Mogę se, bo mnie stać. Ja robię takie jabłko. Jakie? A to nie wiadomo, czy to będzie dobrze. No, chyba cię... No, mogłoby mnie potem. No, właśnie. Wzgórze Kotołcz i okoliczne lasy stanowią rezerwat przyrodniczo-archeologiczny Narodni Sad. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj jaskinia Szybska, w której odkryto szczątki prehistorycznych zwierząt, kości i narzędzia codziennego użytku sprzed 32 tysięcy lat oraz szczątki neandertalskiego dziecka. Trasa jest krótka i bardzo malownicza. Wokół ścieżek rozmieszczono kilkanaście pomników przedstawiających czeskich bohaterów narodowych,
oraz osoby zasłużone dla historii Sztramberku. Z wierzchołka góry rozpościera się widok na masywne, wapienne wyrobisko znajdujące się po drugiej stronie miasteczka. I koniec. Żadnych metamenardi nie ma. Jadowitych pająków. Najbardziej jadowitych pająków w Polsce. No to nie jesteśmy w Polsce i dlatego nie ma, ale ładne te. To się nazywa kotły wirowe. Kotły wirowe chyba, ale dobrze pamiętam. Co powiesz do telewizów? Że mi się tu bardzo podoba. Taka całkiem przyjemna wycieczka za 400 kor? Nawet nie cała. No nie licząc paliwa oczywiście. No i cały dzień praktycznie spędzony na świeżym powietrzu. Tak jest. Przepiękna pogoda, cieplutko. Dokładnie. Spokojnie. No i to by było na razie. Na tyle.